Targowisko to nie tylko handel, to też miejsce spotkań. Kto z nas nie natknął się tam na znajomego, nie przystanął, nie porozmawiał. W krótkim czasie zniknąć ma ono z centrum Gostynina i fakt ten budzi wśród sprzedawców i ich klientów ogromne kontrowersje. Władze miasta mają inne plany na zagospodarowanie placu, na którym odbywa się w tej chwili handel. Nie można gromadzić wszystkiego wokół rynku i dworca autobusowego, bo to ogranicza rozwój miasta. To argument przemawiający za przeniesieniem targowiska na nowe miejsce do starej betoniarni powstałej przy ulicy Bierzewickiej, gdzie będzie miało ucywilizowaną infrastrukturę. Skończy też się problem z zakorkowanym skrzyżowaniem ulicy Zamkowej z Termalną. Jednak do handlujących nie przemawiają takie argumenty. Nastawiane przez nas pytania o plany miasta dotyczące przeniesienia ich miejsca pracy, prawie wszyscy odnoszą się do nich sceptycznie. Mówią, daleko od centrum, to może zniechęcić kupujących, a są nimi przeważnie ludzie starsi, daleko od PKS-u, za drogie wynajęcie miejsca handlowego. Trudno im nie przyznać racji. Część zarobków stracą też prawdopodobnie właściciele sklepów znajdujących się w pobliżu obecnego targowiska. Jednak zmiany są nieuniknione, a co nowe zawsze budzi obawy. Raczej mi się to nie podoba, bo to odstraszy i ludzi, i klienta, i wszystkiego. W tym miejscu pasuje na cały czas. Jest za daleko i niektórzy ludzie na pewno tam nie pójdą. A czy planuje Pani wykupienie stanowiska w tamtym miejscu? Planuję, proszę Pana, ale zależy za jaką cenę. Nie na cenę marchewki, żebym tam za 1000 zł czy za ileś, bo mnie to na to nie będzie stać. I w tym celu się dąży, żeby targi w Gostyninie zostały zlikwidowane. To jest tylko po to się robi. A klienci na tamto miejsce, gdzie jest zrobione, to na pewno nie pójdą. Nie, zdecydowanie nie. A czy planuje Pani wykupić stanowisko na Bierzewickiej? Proszę Pana, tak, jeżeli będzie jakaś informacja na ten temat, bo w tej chwili to nikt nic nie wie. Czy będziemy mogli kupić, czy nie będziemy mogli kupić, czy będzie dla nas jakieś miejsce, czy nie. Nie za bardzo, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak tam będzie, czy będzie można w ogóle handlować, za jakie opłaty. Tutaj jest w dobrym punkcie, w dobrym miejscu, w centrum. Czy planuje Pani przenieść swoje stanowisko na Bierzewicką? Dadzą na zewnątrz, a w środku to nie będzie mnie stać na wykupienie. No mi się bardzo dobrze handlowało i chcielibyśmy pozostać tu. Bo tam kto pójdzie? Starsi ludzie na pewno nie pójdą. Takie dziadkowie od nas biorą. A tam, to wie Pan jak jest. Trzeba to dojechać, trzeba, wie Pan. Ja bym wolała, żeby tu pozostała. Pan najpierw powie, czy to będzie nas stać. No bo tu zapłacimy placowy i sobie handlujemy. A tam ile będzie placowe kosztowało? Ze 100 na miesiąc? To ile ja muszę towaru sprzedać, żebym 100 tam zapłaciła? Ja bym wolała, żeby tu targowisko pozostało. Daleko tam jest, tu jest centrum miasta, ludzie mają blisko. Czy planuje Pani przenieść swoje stanowisko na Bierzewicką? Jaka suma będzie? Jaki koszt będzie wykupienia miejsca tam? Jak za drogo, to nie. Nie, bo to jest za drogi interes, a żeby sprzedać tutaj, to tam nie zarobię, bo przecież tam musiałbym zapłacić dużo więcej jak tu, a tu jakby było takie ceny, jak tutaj obecne są, to jeszcze można byłoby przejść, ale tam już jest za wysokie ceny są. Nie planuję tam przejść. Nie wiem, do mnie to raczej mi lepiej tu pasowało. Bliżej miałam. No, jak mam mało towaru, to chyba zrezygnuję z tego handlu. W każdym mieście jest targowisko i nikomu to nie przeszkadza, czemu ma w Gostyninie nie być targowiska. Czy planuje Pan wykupienie miejsca na Bierzewickiej? Nie, bo jest za drogo i nie stać na to. Nie bardzo, tu jest lepszy. A dlaczego? No, już tyle lat tu już jest. Każdy jest przyzwyczajony tutaj. Wolałbym tutaj zostać. Także jestem przeciwny i tam nie idę w ogóle. Rezygnuję, w ogóle z Gostynina.